I took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. Zagrajmy w DMC Devil May Cry. Wow, chciałem w tą grę zagrać od bardzo dawna. A biorąc pod uwagę to, jak zajebiście Capcom potrafi tworzyć lokacje, pomyślałem sobie, że hej, czemu by jej nie nagrać? Dodatkowo, co warte nadmienienia, z tego co wiem, to jest chyba reboot albo remaster pierwszej części DMC, którą też wam pokażę. Ale to później. Najpierw zaczniemy od tej, potem walnę tamto i zobaczymy, która wypada lepiej. Ale póki co, bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy nową grę i niech nam wszystko film wprowadzający o niej opowie. A właśnie, bo jeszcze ten, nie wspomniałem. To jest wersja taka dość mocno dopakowana. Taka, powiedzmy, Definitive Edition, nie? Dzięki czemu, po pierwsze mam skórki, nie? To jest co? Stan zbieracz kul, szperacz. Zwiększa 20% liczby otrzymanych kul, okej. Okej, dobra. Tutaj co? Tutaj. O, klasyczny Dante, czyli właśnie Dante z chyba DMC raz, dwa, trzy. Mroczny Dante, a to nie wiem. Neo Dante? W jakim sensie? Co ma wspólnego z Neo? Poza tym, że chyba z unikaniem pocisku. Dobra, nie. Sorry, musiałem. Okej. Dobra. Czy tutaj co? Okej. A niech będzie łowca demonów. Wydaje mi się, to będzie taki normalny poziom trudności. Tak. Lecimy. Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hated. Mm-hmm. Is that clear enough for you? Well, Friday it is then. You have a good night, Mr. President. No, ten typ to jest chyba jakiś ważny, skoro do prezydenta takimi tekstami wali. Ale ta raszpa to jest paskudna. Over a trillion. Soon I will own everything worth owning. I will control the world through debt. I have absolute power. The world is at last your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and... What's the matter? What's the matter? A loose end. A loose end? What? The son of the traitor Sparta. Dante. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do... I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. Powodzenia życzę. Prędzej zrobisz kulkę w łeb, ale... Warto mieć jakieś marzenia, co nie? No ciekawe, gdzie też jest teraz Dante?
No jedno wiem na pewno, bawi się pewnie zajebiście. I ta muzyka. Bo watch him, czyli obserwujcie go. Podążajcie za nim, ewentualnie śledźcie. Zapolujcie na niego. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, czym to jest napisane. Citizens, we've been kept asleep in a manufactured illusion for too long. We must wake up. The masked lunatic you saw there claims to represent an organization called the Order. Now this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. And I, for one, am not for the death penalty. One way to do it. Illegally shoot the son of a bitch. This is Bob Barbas, just doing God's work. Dante, get out of there! You're in danger! You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. He's here. He's dragging you into limbo. Demon's scum. It's too late. You're gonna have to fight your way out. Rozkręca się. Back in limbo. Bad day for a hangover. Co? Jaki grappling hook? Get your filthy fucking claw off my trailer. Najlepsza cenzura ever. Jeszcze kiedy zdążę te buty zawiązać. Missed. Tak prosto w pysk. Pudło. Mniejszy styks. Okay. You wanna fight? Let's go. Zabić. Combo hacker 4 Y zżyłem pod rząd. Dirty. O! Okay, z tego co wiem właśnie, to aj, nie udało się. Znaczy też na początku właśnie tam są takie trzy punkciki. To są tam właśnie po prostu są to punkty umiejętności. A jako, że mam tą wersję Definitive Edition, to
Kurde, przegiłem. To... Dostałem 3 punkty z bomby, nie? Idealny unik nawet mi wszedł. Tylko nie dlaczego to nie jest po polsku. Biała kula. Eliminowanie przeciwników wyzwala białe kule, które wypełniają pasek ulepszenia Dantego. Kiedy pasek zostanie wypełniony, Dante może odblokować nową umiejętność w sklepie upgrade'ów. No, zajebiście, o tym już wiem. Flawless kill. Czerwona kula, czyli po prostu white i białe orby. Tak z gadoworami trochę zostało. Eliminowanie w wyprzedniu zapewnia czerwone orby, które można wykorzystać w sklepie do zakupu różnych przedmiotów, ulepszeń zdrowia i nie tylko. No to tak trochę słabo wyszło. Też bym chciał wiedzieć tak szczerze. O, double jump już tak na start, jak miło. Jak one się tam znalazły, takie pytanie? Wow, wow, wow. Nie ma ucieczki, a z chęcią to przetestuję. Okej, tu się coś chyba zepsuło. O nie! Co? Ej, co to za bullshit był? Czemu mi automatycznie zaliczyło mi zgon? Przecież powinienem spaść na to i potem po tym biec. O, więc w taki sposób. Backflipem. Ebony, Ivory, I miss you girls. Gościu się uśmiecha jak normalnie premier, kiedy zobaczy swoją wypłatę. Kurde, skąd ja wziąłem ten tekst? Battle. Ach, czarnoskóra i kość słoniowa. Nie żartuję, takie byłoby polskie tłumaczenia, nie? Szybkostrzelne pistolety o dużym kalibrze, doskonałe w starciu z pojedynczym celem. Chociaż Ebony i Ivory zadają tylko niewielkie obrażenia, są przydatne do przerywania ataków słabych przeciwników. I, co najważniejsze, mają nieskończoną amunicję! Także mogę napieprzać w tym, ile wlezie. Czy ja właśnie odbiłem atak? Gościu już bombeczkę pewnie rzucił, ja ją odbiłem, tak na YOLO. Ha! Boże, ale mi się będzie myliło z tymi strzałami, no. Ha! Jeżeli tylko co jest trochę głupie, że nie mogę sam sobie namierzać celu. Jeszcze w powietrzu! I to się nie powinno wydarzyć! Okej. Okay. Nawet nie wiem, czy ja przed chwilą dostałem obrażenia, czy ja to skontrowałem. I'm a medium, a psychic. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. No widać. If I pull the trigger? I'll die. I'm risking my life here for you. I want to help. I don't need your help. The hunter has dragged you into limbo. I can get you out. I've been down here before. I know how to get out. Fight whatever shit-sucking demon dragged you in here. I don't want to fight the hunter. He's not your regular demon. Follow me now. A Dante nie jest jakimś takim byle jakim frajerem. Bo z tego co ja się orientuję, jest z nim pająkami. O. Dobra, trochę tego. A ich tu trochę więcej. Dobra, czekaj, tu byłem przed chwilą, nie? Okej, z tym nic nie zrobię. No to jest też taka dość znana
ta taktyka w Devil May Cry'ach, nie? Że przechodzicie w pewnym momencie, ale nie macie czegoś dostępu i po prostu trzeba powtórzyć, gdy już się ten dostęp będzie miał. O, warto wiedzieć. Rozwalanie przedmiotów też daje. Czerwonorki. Co to jest? Zagubione dusze. Zagubiona dusza. Dusza uwięziona w limbo. Uwolni wszystkie, by zwiększyć premię za ukończenie misji. Okej. Na bagie da się wszystkich na raz ściągnąć, no ale... Śmierć. No akurat miałem niedawno nagrany odcinek z tego, z Darksiders, także jest to bardzo na miejscu. Dobra, trzeba rozwiązać kombosy, to jest dość istotne. No nie, unik zrobiłem, gro, nie oszukuj. Ale nie wiem, ciągle hakerem. Jezu, ale mi ten level w ogóle nie idzie. Dobra, dobra, no fajnie, mam upgrade'a. Dziękuję, dziękuję, spadaj. O, to chciałem zrobić na całej tej grupce. No niestety trochę mi nie wyszło. Dobra, tego nie mogę zniszczyć. A co jest tam? Przepraszam. Dobra, tędy? Tak, tędy. Co dalej? Dobra, ale... Złota kula. Można je wykorzystać do wskrzeszania. O właśnie, to jest też, bo też nie powiedziałem, definitywnie to jest właśnie, chciałem o tym wspomnieć, ale nie powiedziałem finalnie. Do wskrzeszenia Dantego, też Virgila, po jego śmierci złote kule można również kupić w sklepie, tak. Ponieważ jest do tej gry, znaczy do tej wersji gry, również doszło... Fuj, co to było? Posąg bóstwa. Dobra, co to za jakiś kokon? Jest dołączony DLC Upadek Virgila, który jest po prostu osobną tą fabułą, nie? O, to jakaś gwiazdeczka? Co to jest? Mała gwiazdka żywotności przywraca niewielką część zdrowia. Znaczy, stawiasz przedmioty. Okej, czyli taka mała apteczka, powiedzmy. 4 punkty umiejętności. No, zakładam, że na start gry, gdzie miałbym teraz tylko 1 punkt, no to raczej to jest dość dużo. 1 na 3 złote orby, ale 1 na 3, które mogę mieć przy sobie, czy maksymalnie? Przedmioty. O. Krzyżyk zdrowia. Zwiększa maksymalne zdrowie o 10%. No, brakuje mi tylko dużo czerwonych orbów, także podziękuję. Mógłbym sobie małą kolejną gwiazdkę wziąć, ale to tam. Tak. Nie jara mnie to. Okej. Oj, co jest combo. No i dobra, zwiększone obrażenia. Ulepsz. Aha, i tak po prostu. A dobra, mogę wysłać w każdej chwili. Dobra. Ruletka. Okej, to jest w powietrzu. Fala uderzeniowa na ziemi. Okej, to jest fajne. Żądło. O, tak, to biorę to. Nie, nie chcę. Nie. Co jest? Po uniku, nie? Czy nie? Nie. Jezus. Opuść trening. A w kierunku celu, o Boże. Jakie to jest nieintuicyjne w ogóle w tym. No, błyskawiczny wypad, no. O, i ten upgrade dalej. No, to poproszę od razu to. Wszystkie cztery. Uwielbiam ten atak. To jest atak, który... Ja jedyna gra, część Devil May Cry, jaką ja ukończyłem, to jest część czwarta.
Ale po prostu jak dostałem na tego, pokochałem po prostu ten atak. Dobra, i teraz jak ja mam to zaakceptować? Nie wiem, dobra, tutaj jeszcze jest co? Grad kul wystrzelonych przeciwników znajduje się ponad Dantem, gdy on unosi się w powietrzu. Ładne! Ej, super! A, dobra, że mogę albo z góry, w sensie w górę, nie? Się wystrzelić, albo muszę wyskoczyć. Rykoszet. A, okej. Okay. Też fajne. A tutaj... No, a tutaj po prostu lepsze strzelanie. O, tu jakieś nieznane. Bicie? Skok po głowie. Szybo, będę miał glajdowanie tutaj, ale fajnie. Dobra, tutaj więcej pchnięć. A, bo jak to zabiorę... A nie, bo to jest stricte żądło. Dobra, to jest co? Zwiększa zasięg. A okej, dobra, to zasięg mogę sobie akurat odpuścić. Przytrzymaj, puść. Rykoszet czy burza? No nie będzie burza odwrócona. No i szybkostrzelność. Dobra, jak teraz wrócę, to mogę to cofnąć w każdej chwili? Mogę, zajebiście. Chyba, że się to anuluje przed końcem, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, nie, może faktycznie potrzebuję celu, bo wiem, że się dało w czwórce to tak normalnie wykonać, nie? W sensie po uniku się wykonywał ten atak. Dobre pytanie. Aha. Okej, okay, ale takie pytanie, co się dzieje w świecie realnym? No, dziękuję bardzo, płaszczyk zebrany. Jakim prawem to ma oddziaływuje jeszcze na tym? Nie no, kurde, zrób mi rzecz ten atak, no! Dobra, tu... Czyli nie, nie to. Tu, nie, wyskok. Kurde. Ja czemu tego nie chcę wykonywać, no? Daję w kierunku celu, no kurde. Au! Zabolało. Co się uśmiechasz? Na mi trochę nie wyszło. Serio? O, takiś cwany. No ale jakby to mu chyba nie dosłownie niewiele robi. Zrobiłem przecież unik przed chwilą, gro. Nawet dwa. Tak, trzeba zwrócić uwagę, nie? No, adios, frajerze. Znowu pajączki. No myślałem, że mogę to ustrzelić, nie? Gdzie jest tą łapą? Kurde, dostałem w mordę niestety. O, ktoś widzę bardzo lubi kolorowanki. Takie dość creepy kolorowane obrazy. Malowane znaczy się. Ty, a co to jest? Czy poza tym jakieś drzwi? Rak wystarczający liczby miedzianych kluczy. Uff, ale paskudny ryj. No weź go potnij, nie? Czy coś? O, ten jak Rengar się rzucił z tą kosą.
Trochę słaby z niego łowca, bo gościa go tylko ucieka, jak widzę na razie. Jakby jak czuję, że łowca ma czekać na tą, nie? Znowu to. Już drugie tego typu przejście, którego nie mogę zniszczyć. O, cześć. O, 30 chyba od jednej. Ej, ale to jest trochę creepy, jeśli mam być szczery. Dobra, gdzie jest wyjście stąd? Tylko wiecie, to fabularne, bo chcę wiedzieć... fabularne, to główne. Chcę wiedzieć, gdzie są sekrety, gdzie mogę iść po sekret. Dobra, jest napis wyjście, no to tam idę później. Chcę wiedzieć, gdzie mogę znaleźć jakiś sekrecik. O dobra, tutaj bardziej pipczy. Okej, tu jest ta. Kolejna zagubiona dusza. Okej, tego nie zniszczę, szkoda. Jakiś tam miedziany klucz jakiś potrzebowałem, a gdzie mogę znaleźć taki klucz? Znowu mi tu gdzieś pipczy, no. No mów za siebie. Dawaj mi ten cholerny klucz. W ogóle Dante to ma totalnie wysrane na to, co się dzieje dookoła. No nie da mi tego ataku zrobić, no. Ej, ty mogę je w ogóle wrzucać na to, ale są... O, teraz wykonałeś? Au. No jak ja... Jak wykonasz ten atak, no? Wiesz, no póki co mi zrobił tylko tego, nie? Żeby nie było za łatwo, nie? Okej, tego się akurat dość mocno spodziewałem. Ale ich płynność teraz spadła. O, jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Zmienię typ amunicji! Na przeciwpancerną! Dobra, wiecie co? Tą burzę sobie jednak wycofam, bo nie bardzo wiem, jak to działa. Fala uderzeniowa. Ta ruletka mnie trochę zastanawia, nie? Znaczy zastanawia, trochę kusi. Zwiększa zasięg, też spoko, nie? Teraz jaki ruch... O BOŻE! Ja jestem jakimś ułomem normalnie. Ja muszę ruszyć trigałką dwa razy w kierunek, a potem dopiero... Jezus Maria! Dobra, ale dalej to biorę. A, myślę, że drugi punkt, dobra, to też spoko. A nie będzie, żeby tak odblokować sobie trochę więcej ataków, póki co. Falał, ale czekaj, wezmę... Wsadę tu. Maksymalna moc. Taki double cross cut, powiedzmy. Przytrzymaj i następnie puść. Ładne. Im bardziej naładuję, tym chyba większe damage wlatuje, takie mam wrażenie. Dobra, Kat, prowadź mnie do tej wyrwy wielce. Co się, no bo wiesz, ty wiesz, gdzie to jest, ja nie do końca. Ale tam jakieś lampiony mogę porozwalać, nie? To tam już raczej nikomu nie zrobisz, niż nagle lampion się kurczy, potem znika.
A dla mnie to zawsze trochę waluty, nie? Po 3 chyba? Nie, po 5. Albo różnie? Nie wiem. Czemu ja nie... A nie mogę tego strzelić. Dobra, fajnie. Czemu ja, tego nie strzelam? A nie, jednak nie mogę. Czy mogę, ale to... Nie, nie jak to działa. Trap him tam chyba było. Czyli... Uwięź go. Uwięź. Łowca. Na boku mu właśnie rzucił młotem prosto w twarz. Szri ołów! O, dzięki! O! Dobra, teraz mi to wyszło przynajmniej. Jak ja go masakruję? Już mam brutal razy 4. Gdzie on jest? O, znalazł się. Ej, ale może fajnie by potrafiać. No do właśnie, złaś i walcz! Teraz go zastrzel. No to a co ja robię? No to je. No nie, dawaj, jeszcze raz. Jesus. Anarchic. Nice, dobra, to ładujemy. Okej. Okay. Kurde, obrywałem. Jak mi cena spadła, ale bullshit. No to na pewno. Już jest sobysz! Nią! Halo? Where my Iwadę? Albo skokę? Albo cokolwiek? Ła! Mogę to zniszczyć? Nie, ale mogę chyba zajebiście spowolnić. Oddaj moją ocenę! Ej, kurde no, co za typ! Dobra, nie, no jestem zmuszony teraz. Tu, przedmioty. No, gwiazdka, jestem zmuszony wykorzystać, no, bo nie dam się zabić tak czemuś takiemu. O, co to było teraz przed chwilą? Parowanie! Jak tu działa parada? Dobre pytanie, co? No patrzcie, ja z tego to coś już wpakowałem ołowiu. To nie ma... może nie ma prawa żyć, to jest demon, nie? Powiedziałem złaś, no ja też powiedziałem, już kilka razy. Złaś na dół i zdychnij jak mężczyzna. O, bilion ukłuć, jedziemy. Już 100 tysięcy punktów. Kurde, czemu ten haker wchodzi, no? Najczęściej jak chce zrobić, au. Perfect evade. No. No, gdzie jesteś? Ha, nie spodziewałeś się czegoś takiego, co? No, chodź tu. Znowu. Dobra, unikam.
To mogę tak spowolnić sobie na moment przed tym. Au. A propos spowolnienia. Jak w ogóle kontroluję to ostrze? Nie, dawaj, no. Chodź, chodź bliżej. No, prawie wyszło jak chciałem, ale niech będzie. Game over. Son of who? Poor mother. I don't know my mother, but if you're calling me a son of a bitch, you wouldn't be the first. My mother. I barely remember her. Czy ona miała skrzydła? Totalny syf i rozperdol, żeśmy rozpętali. Znaczy, no nie my, te demony, nie? My tylko walczyliśmy. Byś mi zachciało walki, szybkiego jego zgonu, bla bla bla. Are you okay, Dante? How do you know my name? My boss knows you. He wants to meet. Please? I helped you back there. I didn't ask for your help. We know all about you, Dante. I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. Police are asking the public to remain vigilant. Further terrorist attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect them. Ciekawe wybielenie się. We have your scent, son of Sparta. Now it is just a matter of time. Co to oko takie jest dziwne? No i akurat koniec questa. Bang! S! Pierwszym razem. No czas tak... Tak trochę mech, nie? No i połowę dusz znalazłem. No niestety musiałem, nie? Yeah. Ok, premia za misję, premia za bossa. Jeden punkcik. Ej, no był gdzieś ten klucz do znalezienia. Gdzie on był? Bo drzwi znalazłem, ale gdzie był klucz? Pozostałe trzy dusze. Czy podejrzewam, że dwie dusze mogą być za tymi takimi do rozwalenia, których po prostu jeszcze nie byłem w stanie zniszczyć? Jestem ciekaw, kiedy będę w stanie. Przejść do rankingu? Nie, nie muszę. Następna misja, główne menu. No dobra, czyli nie mogę od razu sobie wydać na punkcik. Znaczy, nie mogę od razu wydać punktu. Szkoda, ale mówi się trudno. Dobra, ja póki co wracam do głównego menu. Aby pożegnać się z wami. A w kolejnym odcinku rozpoczniemy nową misję. Kolejną misję, nie? I... Nie, może dowiemy się trochę więcej na temat ziomeczka z maską. To zależało troszkę dziwnie, ale wiecie o co chodzi. A do mnie to tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!